Chciałem to w pewien sposób podsumować, pokazać. Który dostaje dyplom, musi złożyć przysięgę, która też opiera się na zasadzie primum non nocere. Przede wszystkim nie szkodzić, więc po prostu, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i nie jestem w stanie mu pomóc, to ja po prostu mówię, przepraszam bardzo, ale po prostu moja pomoc jest niemożliwa. Nie wolno oszukiwać ludzi. Asiu, może powiesz coś, bo jednak ty byłaś... Tak, ja jestem po prostu, no nie jestem pod ogromnym wrażeniem, po prostu odjęło mi mowę w tym momencie, także myślę, że ty już możesz tutaj zakończyć rozmowę z panem, a ja po prostu powiem wszystkim, że no, bioenergoterapia dzisiaj, od dzisiaj jestem zwolenniczką oraz fanką bioenergoterapii. Polecam wszystkich. Zobaczymy, jak długo utrzyma się efekt. No tak. Znaczy, efekt powinien się utrzymać, z tym, że ja mówię, naprawdę, żebym tobie zrobił to porządnie, to jeszcze, bo ty masz jeszcze tutaj problemy tutaj z lędźwą krzyżowymi i dobrze o tym wiesz. Masz taki troszeczkę zespół szyjny tutaj, więc to jest po prostu do... Wszystko jest do zrobienia? Żeby to zrobić profesjonalnie, to ja bym potrzebował naprawdę około 20 minut. No tyle nie mamy, natomiast bardzo dziękujemy za wizytę. Ona rzeczywiście, powiem szczerze, że mnie napawa też, patrząc na Asię, takimi pozytywnymi odczuciami, jeśli chodzi o bioenergoterapię, bo byłem dość ambiwalentny, żeby nie powiedzieć przeciwny tej metodzie. Natomiast troszeczkę mi oczy otworzyłeś, no i chyba o to w tym pokazie chodziło. Znaczy ja zawsze wychodzę z założenia, że pierw warto coś poznać, a potem zanegować. Dlatego zadawałem pytania, otwierałem szeroko oczy i słuchałem odpowiedzi. Natomiast ja reprezentuję Akademię Rozwoju Osobowości, gdzie zarówno są takie metody, jak i przyjmuje psycholog tradycyjny. Więc my wychodzimy z założenia, że dla danej osoby trzeba znaleźć optymalną metodę dla niej, prawda, która jej pomoże, prawda? Czy jeszcze mam takie pytania, znaczy ostatnie takie pytanie, czy pewnego rodzaju schorzenia wewnętrzne, że na przykład ktoś ma marskość wątroby, czy wrzody na żołądku, czy bioenergoterapią też jesteśmy w stanie tą chorobę cofnąć? Już ci mówię, to znaczy możemy podać albo lek przeciwbólowy na zasadzie dotyku, to jest moje zdanie, ja nie mówię mi na to. Natomiast dlaczego mnie zainteresowała psychoenergoterapia? Ponieważ zmiany fizjologiczne w każdym narządzie są następstwem zmian, które pierwotnie następują tutaj. Na przykład problemy z nerkami to są albo stany lękowe, albo bóle dzieciństwa. Trzustka to jest niedobór miłości. Tarczyca to jest to naprawdę... Ja tutaj abstrahuję od medycyny, to jest komunikacja, prawda? Problem z żołądkiem to jest tłumienie emocji i tak dalej, i tak dalej. Więc właściwie no, ja pracuję z tego typu rzeczami. No dobrze, dziękujemy za wizytę. Niewykluczone, że zaprosimy, ja cię, zaprosimy cię jeszcze raz. Idzie zima, okres złamań, więc będzie można pokazać dalszy ciąg umiejętności. Wtedy, jeśli któryś z nas będzie miał problem, obiecujemy, że czasu będzie więcej. Jeszcze A raz ja bardzo dziękujemy. Serdecznie zapraszam do mojego ośrodka. Dobrze, dziękujemy. Może pojawimy się tam właśnie z kamerą. Dziękuję za wizytę. Dziękuję W lekkim bym powiedział szoku. Mam nadzieję, że ochłonę. Mam nadzieję, że ochłonę. Chwila muzyki teraz przed wami. Dziękuję serdecznie.